Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmie. Przed sekundą zrobiłam wam na moim Instagramie ankietę, jaki film chcielibyście dzisiaj obejrzeć na kanale. Jeśli jeszcze nie obserwujecie mojego Instagrama, to tu albo tu macie mój nick. Także wchodźcie, obserwujcie, bo tam często radzę się was, jakie filmy przygotować. Często też pokazuję wam zwiastuny nowych filmów, także jesteście tam totalnie na bieżąco z wszystkimi filmami, które pojawiają się na kanale. No i właśnie zrobiłam wam ankietę, czy chcielibyście film taki dealsowy, najlepsze produkty z dealsa do 10 zł. No i przed chwilą zajrzałam i 90% z was chce taki film, także ja po prostu uwielbiam was słuchać, ja dla was nagrywam i to wam mają się podobać te filmy, więc bez zastanowienia dzisiaj właśnie taki film. Ja kocham dealsa, słuchajcie, i mogłabym tam spędzić wiele godzin, ale wiem, że wy też, bo mi piszecie i podsyłacie różne fajne zawsze produkty, które uda wam się upolować, także ja polecam wam, wy polecacie mi i to super działa. Także dzisiaj pokażę wam moje hity z dealsa za 10 zł i też już chciałam wam na wstępie powiedzieć, że niektóre produkty nie będą, wiecie, takie innowacyjne, jakieś takie, wiecie, oczywiście one są też, niektóre produkty dostępne w innych sklepach, natomiast w dealsie są za fajną cenę i właśnie to chciałam wam pokazać. Dobra, jedziemy. Pierwszy produkt, który wam już polecałam nieraz, ale to chyba tylko na moim Instagramie, to są te dwa produkty do pielęgnacji łazienki i kuchni. I są to takie spraye, które się nazywają Flash. One są dokładnie za okrągłe 6 zł, zresztą w dealsie mamy właśnie okrągłe ceny. Słuchajcie, tak fajnych, ładnie pachnących i dających radę sprayów nigdy nie widziałam i nigdy nie miałam. Ja naprawdę jestem freakiem, jeśli chodzi o sprzątanie. Ja testuję wszelkiego rodzaju produkty, nawet sprowadzam, słuchajcie, z Niemiec chemię. Mam jakiegoś totalnego świra. I tak dobrych, i tak tanich właśnie sprayów jeszcze nie miałam. Cify oczywiście są też ok, natomiast one przeokropnie śmierdzą i nabawiłam się kiedyś uczulenia właśnie na skórze po używaniu Cifa, a ja sprzątam praktycznie parę razy w tygodniu, więc jak ja miałam sobie zajeżdżać tak ręce i skórę jakimiś sprayami, które mają masę chloru, to nie dziękuję. Te flasze są idealne i pachną tak morsko bardzo. Te tutaj atomizery, tak, te pompki bardzo dobrze działają. Nic się tutaj nie zacina i one dozują fajną ilość właśnie takiej pianki, zbitej pianki, którą możecie zostawić na, dajmy na to 10 minut na armaturze i ona fajnie się wchłania i dodatkowo jeszcze rozpuszcza ten syf, który tam macie. Tak samo jest z kuchnią. Kuchnia też fajnie odtłuszcza. Ja sobie lubię mój zlew granitowy popryskać, zostawić na chwilę i ta aktywna pianka świetnie działa. Także te flasze naprawdę, jak będziecie w dealsie, przetestujcie sobie. 6 zł to nie jest dużo, a możecie naprawdę zyskać swoich ulubieńców. Kolejna rzecz również jest do łazienki i to jest również spray, aktywna pianka, którą używacie, żeby odkamienić wasze baterie, które macie w łazience, czy armaturę. Jeśli coś macie zabrudzonego, zakamienionego, coś wam zaschło, pryskacie, zostawiacie na parę minut i naprawdę to działa, także mega mocne, bardzo polecam i to kosztowało 10 zł, także, ale jest bardzo wydajne, bo wiecie, tylko troszkę pryskacie na zabrudzenia w łazience i to naprawdę działa. Także to jest kolejne moje polecenie z deals. Kolejne odkrycie i szkoda, że słuchajcie, nie wiedziałam o tych woreczkach wcześniej, bo zawsze jeździłam po nie specjalnie do Ikei. To są woreczki strunowe, które znalazłam właśnie w deals i które teraz będę po prostu kupować zamiast tych z Ikei, bo te z Ikei raz są droższe, dwa niczym się nie różnią od tych dostępnych od ręki. Jak wiecie, Ikea zawsze jest gdzieś na końcu miasta. Ja zawsze, żeby pojechać do Ikei, muszę sobie zrobić całą listę, bo po jedną rzecz nigdy mi się nie opłaca jechać. A to już były zawsze na tej liście właśnie te woreczki i teraz będę je kupować w dealsie. One, słuchajcie, kosztują 10 zł, są świetne, mają, wiecie, takie zamknięcie, możecie sobie do nich chować różne spożywcze rzeczy, także ekstra. I tutaj jest 1,5 litra i 20 sztuk, że te worki polecam. Kolejny produkt, który musicie mieć będąc w dealsie, jest to banalna rzecz, takie plastikowe pudło. Słuchajcie, takie nic, a może zdziałać cuda w waszej szafie. Ja też jestem frykiem, jeśli chodzi o organizację w szafach i całą swoją szafę w sypialni przeorganizowałam. Dałam rozkaz
mojemu narzeczonemu, że od tego dnia wszystko segregujemy w pudła, żeby to miało ręce i nogi, żeby po prostu więcej miejsca zrobiło się w tej szafie, dzięki temu możemy dużo rzeczy więcej zmieścić. No i słuchajcie, kupiliśmy chyba 10 takich pudeł i powkładaliśmy do naszej szafy, bo mamy taką pod sam sufit szafę, pod zabudowę w sypialni i powiem wam, że mamy prawie połowę tej szafy pustej. I jak poukładaliśmy rzeczy do tych pudeł, zobaczcie, one są przezroczyste, więc możecie widzieć, co się w środku znajduje, więc to jest mega wygodne. One jeszcze mają pokrywki, ale widzę, że tutaj mi została na podłodze, więc już nie będę po nią szła. Pokrywki. I słuchajcie, to pudło kosztowało chyba 12 zł. Ja wiem, że przekracza 10, natomiast nie chciałam już tak ograniczać. To są produkty około 10 zł. Słuchajcie, gdzie kupicie takie wielkie pudło za 12 zł? No nigdzie, bo w Ikei takie pudła są przynajmniej po 20 zł, 25 widziałam. Więc idźcie do Dealsa po takie pudła, bo naprawdę to są mistrzowie organizacji takie pudła. Także polecam wam i oczywiście są też większe, mniejsze, więc idealnie dobierzecie do rozmiaru swojej szafy. Dobra, słuchajcie, widzę, że przebrnęliśmy przez te rzeczy takie kosmetyczno-organizacyjne. Jedziemy do rzeczy spożywczych, słodyczy. Jak wiecie, Dealz chyba jest właśnie numerem jeden wśród sklepów, gdzie możemy kupić takie zagraniczne produkty, takie, których nie ma w Lidlu, nie wiem, w Kauflandzie. Tam są mega takie fajne nowości w dobrych cenach. Polecam wam kupować zestawy herbat, bo bardzo się opłacają. Ja ten zestaw, słuchajcie, takie, jakby to powiedzieć, wiaderko, puszkę. Naprawdę tu jest duża pojemność. Tu jest aż 40 saszetek. Kupiłam za 7, uwaga, 7 zł. To jest herbata, słuchajcie, Lloyd, więc i Earl Grey, więc nie jest to naprawdę jakieś, wiecie, podróba, jakaś słaba, nie wiem, saga, czy jakieś tam, wiecie, no po prostu dobra, dobra herbata. I dodatkowo zyskujecie puszkę, w której możecie przechowywać te herbaty. Dobra, lecimy dalej. Osoby, które mnie znają, wiedzą, że ja kocham chipsy. Ja mogę zjeść chipsy w każdej ilości i to jest zgubne, bo mi dacie taką wielką pakę, zjem całą. I po prostu ja, no ja nie mam umiaru, no ja jestem chora. No i słuchajcie, Dealz, Walkersy są pyszne. I Dealz, co ma w swojej ofercie? Ma wielką pakę, specjalnie otworzyłam, żeby wam pokazać. Ma wielką pakę, w której znajdują się, słuchajcie, małe Walkersiki. Zobaczcie na to. Małe paczuszki, idealne dla osób, które nie znają umiaru jedzenia chipsów. I ja sobie taką małą paczkę otwieram, jem na raz i jest spokój, i ja nie zjem więcej. Więc słuchajcie, dla osób uzależnionych od chipsów, taka paczka raz w tygodniu, sztos. Więc jak nie macie umiaru, idźcie do Dealza po Walkersy. I taka paka kosztowała, słuchajcie, chyba 6 zł. Ta paka właśnie z tymi 6 malutkimi paczuszkami w środku. Także tyle. Tyle jeśli chodzi o chipsy. Lecimy dalej. Polecam w Dealz kupować takie rzeczy, słuchajcie, sezonowe, nie wiem, wielkanocne, czy tam Bożego Narodzenia. Jak wiecie, że musicie komuś na przykład zrobić prezent. No wiecie, nieraz jest tak, że na przykład macie losowanie w pracy, mikołajkowe prezenty i kupujecie sobie jakieś prezenty, nie wiem, do 10 zł, jakieś pierdółki, słodycze czy nie wiem, skarpetki. I fajnie jest iść do sklepu i kupić komuś coś właśnie takiego już typowo, nie wiem, świątecznego, nie wiem, coś z Kindera. Ale jak wiecie, takie rzeczy na przykład w Lidlu albo gdzieś w Tesco czy w innych dużych sklepach są drogie, takie wiecie, świąteczne, rzucone na raz, zrobione przez Kindera. W Dealsie, słuchajcie, kupiłam coś takiego z Kindera, to jest Happy Hippo, już taka edycja zimowa. Kupiłam to chyba za, słuchajcie, 4 zł. 4 zł za Kindera. Więc mega tanio, więc polecam wam chodzić do Dealsa właśnie polować na takie rzeczy. Na święta wielkanocne widziałam tam super takie właśnie jajka też z Kindera i też były mega tanie. Kolejną rzeczą, którą chciałam wam polecić z Dealsa, są to wszelkiego rodzaju masła. Masła, których ja przynajmniej nie widziałam w innych sklepach i to są, słuchajcie, masła typu Snickers, typu M&M's, typu Bounty i różne, wiecie,
tego typu masła związane z batonikami, które są dostępne na rynku. To nie jest, wiem, to nie jest rzecz najzdrowsza na świecie. Natomiast jeśli chcecie sobie czasami zjeść łyżeczkę czegoś słodkiego, to uważam, że takie crunchy z masłem orzechowym o smaku Snickersa to jest sztos. Wiecie, wszystko z umiarem. To jest mega... co świadczy o... Zużyciu, o Boże, jak to pachnie. Ja wolę nie wąchać, bo ja zaraz będę chciała to zjeść. Także tak, i te masła kosztują wszystkie 6 zł. Więc w ogóle mega, polujcie na nie w Dealsie, bo raz są tanie, dwa bardzo wydajne. Oczywiście jeśli nie znacie umiaru, no to nie. Ale wiecie, raz na jakiś czas zjeść sobie łyżeczkę, no bardzo, bardzo pyszne to jest. No i co, ostatnia rzecz, którą chciałam Wam jeszcze polecić z Dealsa, to jest, jest związana z imprezami. Jak robicie imprezy, jakieś, wiecie, chcecie słone przekąski, idźcie do Dealsa i kupcie właśnie jakieś, czy to chipsy, które Wam przed chwilą pokazywałam, czy zestawy orzeszków. Słuchajcie, te orzeszki kosztowały 2,50. Czajcie, orzeszki, gdzie one są naprawdę w innych sklepach po 5-6 zł. Ja kupiłam, w związku z tym, że za 2 dni mamy imprezę, robimy taką domówkę w domu, sushi party dla znajomych, to jest już taka, wiecie, u nas tradycja ze znajomymi, raz my, raz oni i tak, wiecie, się odwiedzamy. Ale ja zawsze jak właśnie zamawiam sushi, to też lubię mieć w miseczkach jakieś przekąski i zawsze jadę do Dealsa i wybieram jakieś fajne, słone przekąski i tu zobaczcie, z jakiejś firmy Moresso kupiłam orzeszki barbecue. Plus akurat beskidzkie orzeszki wasabi i o smaku papryki. Także wiecie, macie zestaw fajnych orzeszków. Za wszystkie opakowania kosztowały po 2,50, więc mega tanio. Dobra, kochani, to były chyba wszystkie moje polecajki z Dealsa. I tak jak mówiłam, no nie były to, wiecie, jakieś mega odkrywcze rzeczy, wiadomo, znajdziecie je w innych sklepach, jakieś orzeszki, czy nie wiem, herbaty, które Wam pokazywałam, czy pudełka. Natomiast chciałam Wam powiedzieć mniej więcej, jak to się cenowo w Dealsie przekłada i że tam się opłaca iść po te rzeczy, bo są raz tanie, dwa dobre. Także mam nadzieję, że tym filmem Was zainspirowałam do zakupów. Dajcie mi znać, jakie Wy hity lubicie z Dealsa. Napiszcie w komentarzach. Chętnie je poczytam, chętnie się przyjadę i sprawdzę Wasze polecajki. Także co, ja się z Wami żegnam. Łapka w górę, jeśli ten film Wam się podobał. Subskrybujcie mój kanał. W ten sposób nie ominiecie żadnego filmu, który pojawia się na kanale. Ja się z Wami żegnam. Buziaki do następnych filmów. Pa, pa!